Zacznę od tego, że kiedyś odwiedziłem proboszcza naszej diecezji, który zmieniał parafię. Rozmawiał w tym czasie z mężczyzną, takim powiedzmy sobie może około 60. I co chwilę pojawiało się takie sformułowanie moja. Moja to. I najbardziej wyglądało na to, że zależało temu panu na to, żeby ksiądz proboszcz poczekał jeszcze, mimo że gdzieś się śpieszył, bo moja musi księdza pożegnać. W czasie tej rozmowy wyczułem, jak bardzo to określenie moja, odnoszące się oczywiście do żony, jest takim słowem nie tyle przynależności, co wielkiej bliskości. Bardzo mu zależało na tym, żeby naprawdę jego żona mogła się pożegnać jeszcze z proboszczem. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszym czytaniu mogliśmy zobaczyć ogromne znaczenie tego zaimka osobowego mój, moja. Kiedy pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym, to ta operacja także z pomocą tych zaimków jest bardzo ważna. Oto bowiem ten starszy syn, który został przy ojcu, kiedy chce podkreślić złość wobec ojca, że jest zbyt dobry dla powracającego syna marnotrawnego, to mówi do niego: to twój syn, który rozpuścił twój majątek z nierządnicami. Nie mówi mój brat. Tak samo w Księdze Wyjścia i w innych księgach, które mówią o Bogu, który wyprowadził swój naród z ziemi egipskiej, jest zawsze: jam jest Pan Bóg twój, albo ty jesteś moim ludem, którym cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej. A dzisiaj słyszymy jakby wyparcie się tego Boga wobec tej przynależności tego ludu, dla którego tyle uczynił. Oto Bóg mówi do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój. Do Mojżesza mówi: lud twój, Izrael, który wyprowadziłeś, ty wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Jeżeli Izrael mówi wobec cielca: to jest Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, to jak może Bóg mówić inaczej do Mojżesza, jak nie to, że to jest twój lud, który ty wyprowadziłeś, Mojżeszu, z ziemi egipskiej, bo nie ja. Ale jak jest naprawdę, to widzimy w dalszej części dzisiejszego wołania, wielkiego wołania Mojżesza do Boga, który przecież dobrze wie, czyj to lud jest, nie Mojżesza. I żeby Bóg nie zapomniał o tym, i żeby Bóg wspomniał na to, że kiedyś wybrał sobie ten naród, kiedyś ocalił i cierpliwie prowadził. I żeby tego ludu nie zatracał, bo to naprawdę jest jego lud. Pomyślmy, jakie znaczenie nadajemy tego określeniu mój Bóg, mój Kościół, mój ktoś najbliższy, moje. Jak bardzo to jest ważne, jak operujemy tym słowem, dając całą wartość, jaką tylko możemy dać temu zaimkowi, który jest tak bardzo ważny w naszym języku. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławny Pan. Bogu niech będą dzięki.